Jeżeli chodzi o jakiekolwiek programy ezoteryczne, programy telewizyjne, gdzie zacząłem się pytać ludzi, czy to jest prawda, to co ja mówię. Byłem pierwszym ezoterykiem, który zaczął mówić w telewizji, dlatego też właśnie zrobiłem taką karierę, a nie inną. Zacząłem udowadniać, że wróżbiarstwo to nie jest ściemnianie, że wróżbiarstwo to nie jest oszustwo. Ja zacząłem udowadniać, że ja widzę wydarzenia, które miały miejsce, te, które nastąpiły. I faktycznie, drodzy państwo, nie tylko to jest dowód na to, że wy mi to potwierdzacie, ale słuchajcie, ja jestem ogromnym realistą i gdybym ja sam poszedł do wróżki, to ja bym powiedział, no proszę powiedzieć, jaki mam zawód, znaczy teraz to bym na pewno bym wiedziała, jaki bym, bo jestem znany, ale na pewno bym oczekiwał przede wszystkim wskazania mi tych wydarzeń, o których ja tylko wiem. Wtedy bym mógł powiedzieć, czy ona jest dobra, czy nie jest dobra. No prawda? Prawda, bo o przyszłości tylko można powiedzieć i można tak powymyślać na temat przyszłości, a opowiedzieć o tym, co było i o tym, co jest, to jest sztuka. Dobrze, SMS ratunkowy. Ja jestem straszny gaduła, więc ja już przechodzę do SMS-ów. Drodzy państwo, przypominam, ja mam tylko dwa SMS-y tradycyjne. W każdej chwili także możesz do mnie zadzwonić. Ostatnie 25 minut programu. Zdzisław, urodzony występ 1 maja 56. Czy rozwiedzie się? Czy będzie z nami? Czy mnie kocha, czy kłamie? Pyta Agnieszka, urodzona 28 marca 82. No to zobaczmy. Ja mówiłem, no chyba nie jest pani moim stałym widzem, bo ja często mówię, drogie panie, pamiętajcie, że ci mężczyźni, którzy mają większy wpływ liczby 3 w swojej dacie urodzenia, są to mężczyźni, którzy potrafią kłamać. Bardzo często nawet jeżeli sobie zgooglujecie, nawet jeżeli sobie w internecie popatrzycie, zazwyczaj aktorzy, aktorki, dosłownie aktorzy, aktorki mają dużo trójek w swojej dacie urodzenia, które przede wszystkim mówią właśnie o takim aktorstwie, które mówią o zdolności takich aktorskich. I przede wszystkim nawet takie osoby, przepraszam, bo tutaj, no i to jest dowód na to, że to jest program na żywo, wosk się wylał ze świeczki, mam nadzieję, że to jest dobry znak. Albo po prostu, przepraszam najmocniej, no ale to jest dowód właśnie na to, że to jest program na żywo. Dobrze.